Wiecie co? Każdy z nas przeżywa pewne szczególne chwile w życiu. Są takie chwile, które zapamiętamy na zawsze. Gdybym ciebie zapytał dzisiaj, jaka jest jedna z takich chwil, na pewno pojawiają ci się od razu pewne obrazy. Dla mnie jednym z takich szczególnych momentów był moment, kiedy dowiedziałem się, że będę ojcem. Było to niezwykłe przeżycie. Modliliśmy się o dziecko razem z moją żoną Agnieszką. I nadszedł ten czas, że dowiedzieliśmy się, że będziemy mieć dziecko. Później były pierwsze badania, kolejne badania i nigdy nie zapomnę tego momentu, kiedy moja żona została po raz pierwszy podłączona do aparatu KTG i usłyszałem bicie serca swojego syna. Wiecie, takie delikatne. Pu, 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 pu. Jeszcze nic tam nie widać, a widać ten ruch i słychać takie to uderzenie. I nie potrafiłem zapanować nad swoimi emocjami. Łzy same płynęły z oczu. Byłem tak głęboko poruszony tym, że słyszę bicie serca swojego syna. Dzisiaj mój syn jest tutaj z nami, teraz już tam wyskoczył. 10 lat ma i jest niezwykłym chłopcem dla mnie, w moim życiu. Kimś, od kogo ja mogę się też bardzo wiele uczyć. Ale nie tak dawno, wspólnie razem z moim synem, oglądaliśmy Małego Księcia. Kto z was pamięta tą opowieść o Małym Księciu? Wielu z nas pamięta. To była kiedyś lektura obowiązkowa. Z tymi lekturami różnie teraz bywa. Także nie wiem, czy dalej jest, czy nie. W każdym razie jest to opowieść o małym chłopcu, który wybiera się na przygodę swojego życia. Zapoznaje się z różnymi światami, z różnymi miejscami, z różnymi wartościami. I jest to coś, co ma potężny wpływ na niego. I jest coś w tej historii, czy generalnie w historiach, które poruszają nasze serca, że lubimy słyszeć inspirujące opowieści o ludziach, którzy podjęli się pewnych wyzwań, które wprowadziły różne zmiany. Lubimy czytać inspirujące historie, czy wchodzić w świat kogoś innego, który nas inspiruje, który nas porusza. Autor tej opowieści o Małym Księciu sformułował takie zdanie. Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Mam dla ciebie pytanie dzisiaj. Kiedy ostatnio wybrałaś się w podróż w głąb swojego serca? Kiedy ostatnio spojrzałaś na swoje życie z perspektywy tego, co się dzieje w twoim sercu? Żyjemy w świecie ludzi bardzo zajętych. Nasze kalendarze są przepełnione różnego rodzaju aktywnościami. Żyjemy na czymś, co ja nazywam niedoczasem. Ciągle nam brakuje czasu. Zgadzacie się? Ciągle w biegu, ciągle są różnego rodzaju wyzwania, ciągle różnego rodzaju działania. I często jesteśmy tak zajęci tym codziennym życiem, że przestajemy słyszeć głos swojego serca. Hałas wokół nas jest tak głośny, że przestajemy słyszeć swoje własne serca. Dlatego, że żyjemy różnymi innymi głosami, które są nam narzucane z zewnątrz. I przyjmujemy, że tak trzeba, że nie można inaczej. Że takie jest życie. Po prostu na to nie mam czasu. I dzisiaj chciałbym, abyśmy wybrali się w taką podróż w głąb swojego serca.
Dzisiaj chciałbym zachęcić nas do tego, abyśmy spojrzeli na swoje serce, na swoje życie z perspektywy, z jakiej patrzy na nie Bóg. Wiecie, serce w naszej kulturze kojarzy nam się zwykle z czym? Jakbym zapytał, z czym kojarzy wam się serce, pewnie pojawiają wam się różne obrazki. Zwykle kojarzy nam się z czymś uczuciowym, kojarzy się nam może z walentynkami, kojarzy nam się może z serduszkami na Facebooku, ale serce z perspektywy biblijnej oznacza coś znacznie więcej. W Piśmie Świętym słowo, znaczenie tego słowa serce jest znacznie głębsze. I pozwólcie, że przeczytam wam taką mądrą definicję zawartą w słowniku teologii biblijnej. Czym jest serce? I tam czytamy, że serce jest siedliskiem świadomej, rozumnej i wolnej osobowości człowieka, miejscem podejmowania decyzji, siedliskiem prawa niepisanego i tajemniczej działalności Boga. Krótko mówiąc, nasze serce w biblijnym wymiarze charakteryzuje to, kim tak naprawdę jesteśmy w naszej głębi. Nasze serce mówi o tym, kim tak naprawdę jesteś. Mówi o najgłębszych wartościach. Mówi o najgłębszych pasjach. Mówi o twojej tożsamości. To na podstawie serca później podejmujesz decyzję. To na podstawie serca decydujesz, co będziesz robił. Krótko mówiąc, to, czym żyje twoje serce, tak też będzie wyglądać twoje życie. To, czym żyje twoje serce, tak też będzie wyglądać twoje życie. Wiecie, mamy potężnego wroga, który pragnie pozbawić nas tej właśnie perspektywy i zrobi wszystko, żeby okraść ciebie z perspektywy tego, co Bóg włożył w twoje serce. On wie, jak bardzo ważne jest serce i dlatego uderza w serce. Chce, abyśmy stali się tak zajęci, abyśmy przestali słuchać tego wewnętrznego głosu. Jak wielu z was zna taki werset znany z Biblii, Psalm 37,4. Jak mówię Psalm 37,4, to kto kojarzy ten fragment? Możecie podnieść swoją rękę? Niektórzy kojarzą, niektórzy nie. To otwórzcie swoje Biblię, jak macie, na tym fragmencie, Psalm 37,4. Tam jest napisane mniej więcej tak. Rozkoszuj się swoimi planami, ambicjami i pragnieniami, a Pan je z radością zrealizuje. Tak jest tam napisane? Czy to tylko gdzieś tu w moich heretyckich notatkach się pojawia taka interpretacja? Nie, wiecie, tam jest napisane, rozkoszuj się Panem, a da ci, czego życzy sobie serce twoje. Jeśli chcesz doświadczyć Bożej pasji, Bożego serca, spełnionego życia, to musisz rozpocząć te poszukiwanie od właściwego miejsca, od właściwego źródła. I tam jest napisane, rozkoszuj się Panem. Nie wiem jak wam, ale mi słowo rozkosz kojarzy się pozytywnie. A wam? Jak słyszycie słowo rozkosz, to chyba nie pojawiają wam się jakieś
nudne obrazy, coś nieprzyjemnego, coś, czego nie lubimy, coś, co robimy z poczucia obowiązku, bo musimy. Rozkosz. Rozkosz to jest naprawdę coś przyjemnego, coś, co daje radość, coś, co sprawia, że rozkwitamy, że czujemy, że żyjemy. I Słowo Boże zachęca nas do tego, abyśmy w taki sposób rozkoszowali się Bogiem. Tym miejscem, od którego powinniśmy rozpocząć, nie są nasze ambicje, nie są nasze plany, choćby były nawet najlepsze na świecie, lecz poszukiwanie Bożych dążeń dla Ciebie, dla Twojego życia, dla Twojego serca. Bo jak czytamy, rozkoszuj się Panem, a da Ci, czego życzy sobie serce Twoje. Bóg jest po Twojej stronie. On pragnie, aby zrealizowały się Jego pragnienia poprzez Twoje życie. Jego pragnienia. On jest tym, który Ciebie stworzył. On jest tym, który wie dokładnie, kim jesteś. On zna każdy szczegół Twojej historii. Nawet włosy na Twojej głowie są przez Niego policzone. On dokładnie wie, kim jesteś, czego potrzebujesz i do czego Ciebie przeznaczył. Ale aby to usłyszeć, musisz najpierw usłyszeć głos serca. Aby go usłyszeć, musisz najpierw wejść w to miejsce rozkoszowania się Panem. Rozkoszowania się tego, że masz Boga, który ma dobre plany dla Twojego życia, a Jego drogi są najlepsze. Biblia widzi serce jako źródło kreatywności, jako źródło odwagi i pewności. To właśnie z serca wypływa wiara, nadzieja i miłość. Bóg pragnie, abyś żył spełnionym życiem, które będzie wynikać ze spełniania Bożych pragnień dla Twojego życia. Wiecie, Bóg nie jest nudnym Bogiem. Dlatego stworzył każdego z nas w wyjątkowy sposób. Każdego z nas ukształtował z taką, a nie inną historią, z takimi, a nie innymi darami, talentami, pasjami. Czy czuliście to dzisiaj w czasie uwielbienia, że osoby, które tutaj stały, robiły to naprawdę z pasji i serca? Amen. Bo w uwielbieniu nie chodzi tylko o to, żeby coś ładnie zagrać czy zaśpiewać, ale chodzi o to, żeby to wypływało z tej pasji i serca, z rozkoszowania się Panem. I to jest piękne, kiedy możemy wchodzić właśnie w takie miejsca, w naszym życiu, w naszej codzienności, wszędzie tam, gdzie Bóg nas stawia. Czym jest więc pasja? To słowo pasja. Skoro mamy żyć z pasją, skoro mamy, nasze serca mają być poruszone Bożą pasją, to zastanówmy się przez chwilę, czym ta pasja jest. Kiedy znowu pomyślimy sobie o ludziach, którzy żyją z pasją. Pomyślmy przez chwilę. Jakiś obraz człowieka, który widzimy i mówimy, to jest człowiek, który żyje z pasją. Z pewnością są pewne cechy, które się wyświetlają, które widzimy. Widzimy, że jest to coś, co daje komuś życie. Widzimy, że jest to coś, czemu ktoś jest oddany. Widzimy, że jest to coś, czym dzieli się z innymi, bo to jest dla niego ważne. To jest coś, czym żyje. To jest coś, co ma wpływ. Ale aby pasja była prawdziwa, potrzebne jest jeszcze coś innego poza tym, co widzimy na zewnątrz.
Louis Giglio, założyciel ruchu Passji i pastor Passion City Church w Atlancie, powiedział kiedyś takie słowa. Passja wyraża się w poziomie trudności, jakiej jesteśmy w stanie znieść, aby osiągnąć wyznaczony cel. Passja wyraża się w poziomie trudności, jakie jesteśmy w stanie znieść, aby osiągnąć wyznaczony cel. Passja i trudności w jednym zdaniu? Jak to możliwe? Powiem wam, że nie ma ludzi z pasją, którzy nie musieliby czegoś poświęcić, aby tą pasję realizować. Realizacja pasji jest zawsze związana z pewnym poświęceniem. I nie mówimy tutaj o pasji jako o hobby, jako o czymś dodatkowym, ale mówimy o pasji jako o tym wewnętrznym powołaniu, które w nas drzemie. Jeśli pragniemy Bożego serca w naszym życiu, to potrzebujemy zrozumieć i przyjąć Bożą pasję. A kiedy myślimy o Bożej pasji, to zastanówmy się przez chwilę, co Bóg poświęcił dla nas, abyśmy my mogli żyć w zgodności z naszym sercem i z naszą pasją i wolnością, którą tylko On ma moc przed nami otworzyć. On posłał swojego jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa, aby oddał swoje życie za nas. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest pasja w działaniu. Bóg, który wychodzi z inicjatywą. Bóg, który oddaje swoje życie za ten świat, po to, by otworzyć Tobie drogę do życia z pasją. Więc jeśli ktoś mówi o życiu z pasją, to za tym idzie też poświęcenie, za tym idzie oddanie. Pasja to nie są tylko słowa na zasadzie, no mam pasję do tego. Ważne jest to, jak ta pasja wyraża się w Twoim życiu. Twoje życie wyraża to, jaką pasją żyjesz na co dzień. Twoje życie codzienne, tam gdzie jesteś. Te decyzje, które podejmujesz. Twoje relacje, twoja praca, twoja rodzina, twoje podejście do finansów. To w tym wszystkim wyraża się Twoja pasja. Jak można to zrobić? Jak odkryć tą Bożą pasję dla naszego serca? Wiecie, my często komplikujemy sprawę. Nie wiem, dlaczego tak jest, że przez wieki jako chrześcijanie ciągle wymyślamy różne sposoby, jak osiągnąć tą pasję, jak żyć w zgodności z Bożym powołaniem. Jak doświadczyć tej pasji w swoim życiu, podczas gdy Słowo Boże w bardzo jasny i prosty sposób wyraża, jak to zrobić. Możemy przeczytać taki fragment w Księdze Jeremiasza 29:13. Tam czytamy takie słowa. Znajdziecie mnie, mówi Bóg, albowiem będziecie mnie szukać z całego serca. Znajdziecie mnie, mówi Bóg, albowiem będziecie mnie szukać z całego swojego serca. Czy można podać lepszy przykład niż ten? Aby znaleźć Boga, trzeba Go szukać całym swoim sercem. Aby być obecnym dla Boga, trzeba być obecnym dla własnego serca. Aby słyszeć Jego głos, trzeba słuchać sercem. Aby Go kochać, trzeba Go kochać z całego serca. I tu jest bardzo ważna
lekcja dla każdego z nas. Nie wiem, czy wy to często słyszycie, mi się zdarza dość często słyszeć narzekanie chrześcijan na życie, na rzeczywistość, na to, gdzie jest Bóg. I pytania o to, gdzie ten Bóg? Dlaczego nie doświadczam Go? Dlaczego On wydaje się być taki daleki, kiedy ja Go potrzebuję? W ogóle, gdzie On jest? Gdzie ta pasja? Często oddajemy Bogu ochłapy naszego życia, resztki tego, co pozostaje nam przy tym stole naszego życia, i oczekujemy wielkich przełomów, i oczekujemy potężnych zmian, i oczekujemy tego, że Bóg wszystko zmieni. Ale Bóg dokładnie zna nasze serca i daje nam dokładnie w takiej mierze, w jakiej my też poddajemy Mu nasze życie. Jeśli dajesz Mu tylko resztki swojego życia, to jakże możesz oczekiwać wypełnienia pełni Jego błogosławieństwa dla twojego życia? Bóg oczekuje całego twojego serca. Rozkoszuj się Panem, a da ci, czego życzy sobie serce twoje. Bóg kocha realizować swoje marzenia, swoje plany poprzez twoje życie, a Jego drogi, Jego plany, Jego zasoby są niczym nieograniczone. On zawsze ma to, co najlepsze. Ale ty musisz być najpierw gotowy, gotowa, aby oddać Mu całego siebie, aby poddać Mu całe swoje serce, aby poddać Mu całe swoje życie. Bo to nie działa tak, że w niedzielę sobie odhaczymy, że mamy duchowość zaliczoną i w poniedziałek wracamy do naszej szarej codzienności, do naszego normalnego życia. A czym jest normalne życie z perspektywy Bożej? Normalne życie jest właśnie życiem w oparciu o Boże zasoby, w oparciu o Jego plany, w oparciu o Jego obdarowanie dla ciebie. Nikt z nas, tak jak tutaj jesteśmy, nie jest dziełem przypadku. W liście do Efezjan, w 2 rozdziale, jest napisane o tym, że jesteśmy łaską zbawieni. Pamiętacie ten fragment? Nie ze względu na to, co możemy zrobić dla Boga, ale dalej jest napisane, że On, że jesteśmy Jego dziełem i że to On przygotował nam te dobre rzeczy, które mamy robić. I tam jest takie piękne słowo użyte. To słowo dzieło. Tam jest greckie słowo poema, które dosłownie oznacza poemat. Dzieło sztuki. Czy zdajesz sobie z tego sprawę, że w oczach Bożych jesteś Jego dziełem sztuki? Że jesteś Jego poematem dla tego świata? Josh McDowell zadał kiedyś takie bardzo fajne pytanie. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że ty i ja jesteśmy Bożym darem dla tego świata? Ty i ja. Nikt z nas nie jest dziełem przypadku. W Bożym pojęciu nie istnieje takie pojęcie jak szara codzienność. Bo z Bogiem, jeśli Mu poddajemy całe nasze życie, to On wypełnia je swoim życiem. Szara codzienność staje się niezwykle kolorowa, kiedy jesteśmy gotowi otworzyć nasze oczy i spojrzeć na nasze życie z perspektywy serca, z perspektywy tego, co Bóg wkłada w nasze życie. W jaki sposób ja mogę odpowiedzieć na Bożą pasję? To jest pytanie, które potrzebujemy sobie zadać.
I tym pierwszym krokiem jest przyjęcie Bożej pasji dla mojego życia. Jest uświadomienie sobie, że moje życie ma określony cel. Że moje życie w Bożym zamiarze ma określone znaczenie. Że wszędzie tam, gdzie jestem, mogę wnosić Boże zmiany. To jest pytanie o to, czy w takim nurcie rzeki będziemy tą kłodą, która daje się po prostu wieść z nurtem rzeki, gdziekolwiek ten nurt poprowadzi, czy raczej będziemy tymi, którzy będą nadawać kierunek, czy raczej będziemy tymi, którzy będą wprowadzać zmiany w oparciu o Boże plany i Boże serce i Boże zasoby dla naszego życia. Każdy z nas musi podjąć taką decyzję. Mamy poważnego wroga, który zrobi absolutnie wszystko, by okraść nas z tej perspektywy serca. Dlaczego? Dlatego, że kiedy przestajemy żyć sercem, zaczynamy żyć tymi innymi głosami, które szybko wypełniają perspektywę serca. I jesteśmy okradani z życia, do którego tak naprawdę powołał nas Bóg. W pierwszej księdze Samuela, kiedy jest powołanie Dawida, czytamy takie słowa. Człowiek widzi to, co dostępne dla oczu, a Pan widzi serce. Pan Jezus powiedział, bo gdzie jest skarb Twój, tam będzie i serce Twoje. I zachęcam Cię dzisiaj, by wrócić do tej właśnie perspektywy, by uchwycić się Bożego serca dla Twojego życia, by uchwycić się Bożych pragnień dla Twojego serca, by ponownie spojrzeć na siebie z perspektywy serca i pasji, którą Bóg w nie wkłada. Święty Ireneusz kiedyś napisał takie słowa. Chwałą Pana jest człowiek żyjący w pełni. Wiecie, Bóg nie jest kimś, kto chce nas okradać z życia. Religia okrada z życia, ale Bóg nie jest kimś, kto okrada z życia. On jest tym, który jest źródłem życia. On jest tym, który ma najlepsze plany dla Twojego życia. On jest tym, który Ciebie stworzył. W wyjątkowy sposób ukształtował Ciebie. Po to, aby realizować swoje plany, które są najlepsze dla Twojego życia. Czy wierzysz w to w swoim życiu, w swoim sercu? Czy widzisz potrzebę spojrzenia na siebie właśnie z perspektywy Bożego serca? Bóg jest dawcą życia. Czytamy jednak, że mamy wroga, który jest złodziejem, że podczas gdy Jezus w Ewangelii Jana mówi, że przyszedł jako ten dobry pasterz po to, aby Jego owce miały życie i obfitowały, to mamy też wroga, który jest nazwany tutaj złodziejem, który przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. I warto zadać sobie to pytanie. Jeśli chcesz wybrać się w podróż w głąb swojego serca, to musisz stawić czoła tym właśnie złodziejom w Twoim życiu, w Twoim sercu. Co Ciebie okrada z życia pełnią życia, do której powołuje Ciebie Bóg.
Jakich rzeczy używa diabeł w twoim życiu, aby okradać cię z tego, do czego Bóg ciebie powołał? To mogą być zranienia z przeszłości. To mogą być różnego rodzaju grzechy, które w tym momencie przytłaczają ciebie. To mogą być różnego rodzaju myśli czy ograniczające przekonania, które słyszymy jak taką mantrę w głowie, które mówi: ty nie jesteś w stanie niczego osiągnąć, ty jesteś nikim, ty nie dasz rady. Kto ty? To zadanie? To życie? Życie pełnią życia, życie marzeniami, życie to nie dla ciebie. Spójrz na siebie. Słyszymy pewne głosy, które się powtarzają, jak taka taśma, która powraca w oparciu o pewne porażki, w oparciu o pewne zranienia, w oparciu o pewne ograniczające przekonania. I to jest ten złodziej, który powraca. I ty wiesz, kiedy on się pojawia. Ale chcę ci dzisiaj powiedzieć, że nie musisz mu stawić czoła sam. Że Bóg już zapłacił cenę. On już przyszedł jako ten dobry pasterz i oddał swoje życie po to, abyś ty mogła doświadczyć uwolnienia i życia w zgodności z Bożym powołaniem dla ciebie. Czymkolwiek ono jest. John Eldridge napisał kiedyś w swojej książce Pełnia serca: bez serca nie możemy mieć Boga. Bez serca nie możemy mieć miłości. Bez serca nie możemy mieć wiary. Bez serca nie znajdziemy zadania, które jest tylko dla nas przeznaczone. Innymi słowy, bez serca nie możemy żyć naprawdę. Gdzie jest twoje serce dzisiaj? Gdzie jest twój skarb? Czy jesteś człowiekiem żyjącym pełnią potencjału, który Bóg wkłada do twojego serca, do twojego życia? On dzisiaj ciebie zaprasza do tego, abyś wejrzał w swoje serce, abyś na nowo zaczerpnął z życia, do którego zostałeś powołany, powołana. Być może niektórzy z nas po raz pierwszy słyszą takie słowa dotyczące naszego serca i Bożego planu. Być może zastanawiasz się, jakie to ma znaczenie dla mojego życia. Nigdy nie miałeś okazji poddać swojego serca Bogu. Dzisiaj jest czas, kiedy możesz to zrobić. Możesz poddać swoje serce Jezusowi, a On obiecuje, że wypełni je swoim życiem. Wystarczy powiedzieć trzy słowa. Przepraszam. Przepraszam Cię, Boże, za moje grzechy. Dziękuję za to, że przyszedłeś, by oddać swoje życie za mnie. I proszę, wejdź do mojego życia i przemień mnie. Przemień moje serce. Stań się Panem mojego serca. Jeśli dzisiaj potrzebujesz tej modlitwy, to zawołaj tak do Jezusa, a z całą pewnością twoje życie już nigdy nie będzie takie samo. A być może jesteś człowiekiem wierzącym, który potrzebuje na nowo rozpalić w sobie tą pasję. Zobaczyć i spojrzeć na swoje serce z perspektywy Bożych planów, z perspektywy Bożych zamiarów dla twojego życia. Nie jesteś dziełem przypadku. Jesteś Bożym poematem, jesteś Bożym dziełem sztuki i jesteś powołany do tego, aby być odzwierciedleniem Bożego działania i Bożej chwały dla tego świata. Cokolwiek w twoim życiu dzisiaj powstrzymuje cię od pełni wchodzenia właśnie w taką rzeczywistość, cokolwiek to jest,
Wyznaj to Bogu i pozwól, aby to On odświeżył cię, aby to On odnowił cię, aby to On poruszył cię wszędzie tam, gdzie potrzebujesz tego dzisiaj w swoim życiu. Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.